drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was w nowym filmie. Strasznie świeci słoneczko, widzicie, nie mam się jak schować. O, może teraz. Zaczynamy nowego vloga. Kto nas jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy. Do subskrypcji zostawiajcie łapkę w górę, a dzisiaj będzie taki odcinek, że zabieram was do Primarka. Jedziemy do Primarka, brakuje mi koszulek, może coś wpadnie jeszcze, zobaczymy. No i co, będzie na pewno haul zakupowy. Myślę, że ten film już będzie haulem zakupowym i pokażę wam parę fragmentów ze sklepu. Mam nadzieję, że wam się coś innego takiego spodoba. Wiecie, trochę innego niż vlog, coś innego niż kupowanie tylko rzeczy do domu i remontowych. Także zaczynamy nowy film. Dostałam jeszcze zadanie od dziewczyn, mam im coś kupić, mam kupić coś moim córkom i mam je zaskoczyć. Także zobaczymy, czy ta rzecz im się spodoba. Running down my face, make it stop. The world is driving me crazy. I need a light in the dark. I can't take. I jesteśmy w Primarku na jeansach. O, takie podarte jeansy, 13 funtów. Mamy takie jeansy vintage, które mi się bardzo podobają. Widzicie? Takie troszeczkę szersze w tej partii. I one są po 15 funtów i wzięłam jedne do koszyka. Z Arturem po zakupach w Primarku. Shopping się udał i przyszliśmy zjeść sobie też Slim Chickens i nigdy nie jedliśmy tutaj. Jak jedliście, dodajcie znać, czy wam smakowało. Ja wam powiem, jak zjemy, czy tutaj było dobre jedzenie. Kupiliśmy trochę rzeczy. Artur nawet kupiłeś coś, sobie kupiłeś, nie? Kurtkę. No, taką wiatrówkę. Siema. Wiatrówkę, co tam jeszcze? Kurtkę, spodnie i koszulkę. No i wzięłam coś z Arturem dla dziewczynek. I przyszło właśnie nasze zamówienie, zobaczcie, wrapa mam i fryteczki, a Artur taki fajny zestawik. Ej no, ale masz soli też, ale fajne masz te w barbecue, wow. No dobra, zabieram się za jedzenie i dam wam znać, czy było dobre. I powiem wam, że jedzonko było przepyszne, naprawdę, było bardzo smaczne, najedliśmy się intensywnie. Mam tutaj dziewczynki. Mam tutaj zakupy z Primarka i dam dziewczynkom. Ogólnie to były moje zakupy, ale wpadło też dla was coś, bo zawsze jak jestem, to staramy się z tatą coś tam dla was też wziąć. Więc będę teraz wam dawała to, co tam dla was mamy. I dajcie znać, czy trafiliśmy z tatą w wasz gust, czy wam się podoba i co myślicie, dobra? No dobra, ja tutaj szukam. O, mam pierwszą rzecz i to jest rzecz dla Matysi. Zobacz. Ale fajna bluzka! Taka krótsza trochę. No, taki będzie. Właśnie takie są teraz w stylu. No, na jesień, podoba ci się? Ale ładna, piękna, dziękuję. Taka. No dobra, to teraz normalna, żółta, taka musztardowa bluzka, ale ma takie falbanki tutaj. Pogrzebać. Dla was są chyba po dwie rzeczy, to nie tak dużo. Tu i tak dużo mam. No. Lila, coś dla ciebie. To jest to, co mama mi powiedziała. Jak ci się podoba? Specjalnie dla ciebie wybraliśmy z tatą najbardziej świecącą, najbardziej różową, najbardziej błyszczącą i żeby nie było kłótni z Matysią, czyja jest szczotka? Pokaż może tu. Moja! Ale jest piękna. Moja. Podoba ci się?
Poczesz sobie włoski z boku, czy fajnie czesz? Jak? Dla fajna? No. No i dobra, dla ma też i ta druga rzecz, bo mamy to dwie rzeczy. Bo teraz. Ja mam takie normalnie takie... Wow! Jakie fajne! To jest teraz modne, że są takie szersze dżinsy trochę i z takim widzisz górą. Daj znać, czy ci się podobają. No, ale pokaż je do góry. Pokaż je. Przymierzysz zaraz tą bluzką? Pokażesz nam tak. się? To są takie vintage spodnie. One mi się bardzo podobają teraz. Mega! No mega dobra. Mocne. I jeszcze dla Lileczki jedna rzecz. Proszę. Zobacz przodem, Lila. Fajna bluzeczka. Pokaż. No, przyłóż do siebie i pokaż całą nam. Z takimi rękawkami i z farbanką. She's happy. Podoba ci się? Mama, ja ją zakładam teraz. No to przymierzcie. Zaraz przymierzę, a ja jeszcze coś mam dla dziewczyn. Co? Ta będzie dla Matysi. Oh, ale ładna! Bo gdzieś nam się zagubiła czarna opaska. A ta Liluniu w pięknym kolorze. Wow, niebieski! Dziękuję! No, taki niebieski. Okej, teraz to przymierzę z wszystkim. I jeszcze wzięłam dla nas dziewczyn scrunchies. I mamy trzy kolory. Matysia, ty możesz ten założyć do bluzki. Lila różowe, a mój granatowy. Ja ten pasuje do tego i ten... A! Tak Lileczka wygląda w bluzie. Scrunchies sobie wzięła na ten... Na dłonie. A jak ta szczotka? Brązowy i różowy. Szczotka chyba najfajniejsza, co? I opaska jak ładnie. Kosz jest trochę ciemno. Trochę tylko do tych jest spod... trochę twarda, bo jest trochę duża dla mojej głowy. No, ale bardzo fajnie, wiesz? Bardzo fajnie. Tak wygląda druga stylizacja teraz Matysi. Odsłoń pasek, bo on ma najfajniejszy ten. Myślę, że one są jeszcze troszkę szerokie na ciebie w pasie i że fajnie by wyglądały jednak z paskiem. A cofnij się do tyłu troszkę. Ale bluzka bardzo fajnie i fajne te nogawki. I taka jesteś bardziej rozbudowana, ale fajne. Za spodnie zapłaciliśmy 12 funtów, za bluzkę niecałe 3 funty, za opaskę 2 funty. A za Lili bluzkę 8 albo 9 funtów, za szczotkę 4 funty, za opaskę tyle samo, czyli 2 funty. A za te gumki chyba też 3 gumki za 2 funty. Cześć moi drodzy, i teraz ja przychodzę do Was z moimi zakupami z Primarka. Powiem Wam, że ciężko jest mi znaleźć jakikolwiek w domu kadr, który nie miałby z tyłu pudełek, porozkładanych mebli, szafeczek. Wiecie, jesteśmy w trakcie urządzania się w nowym domku, więc nie jest to takie łatwe, żeby gdzieś tam nagrać. Echo też oczywiście jest, no ale bez echa nie ma szans. Poza tym znalazłam jedno miejsce na górze, powiem Wam, do nagrywania. Ale co, Artur poszedł akurat obcinać sobie gdzieś tam, przystrzyc włosy czy coś w tym stylu i słychać wszędzie, bo się niesie maszynkę, więc znalazłam tutaj jednak w tym naszym saloniku jakiś mały kadr i stwierdziłam, że to jest dobre miejsce, żeby szybko Wam pokazać, co wczoraj kupiłam w Primarku. Jeśli chodzi o ubrania z Primarka, to one są średniej jakości, ale słuchajcie, mają świetne piżamy, one akurat są dobrej jakości, mają bardzo fajne bieliznę fajną, według mnie ubrania dla dzieci, gdzie dzieci szybko wyrastają, dla małych dzieci fajne rzeczy. Ja bardzo lubię też basiki różne. Powiem Wam, że ogólnie nawet niektóre ubrania można nosić latami, a inne na przykład parę miesięcy. Ale gdy mamy na przykład, moda się zmienia, gdy chcemy coś kupić, wiecie, wiemy, że pochodzimy w tym tylko w sezonie, a już za rok pewnie nie, no to nie szkoda nam tak pieniędzy, jak zakupimy taką rzecz, wiecie, właśnie w Primarku. Ja mam takie rzeczy, które mam kilka lat, ale mam też takie, które bardzo szybko albo wyszły z mody, albo się zniszczyły. Ale i tak uwielbiam ten sklep, wydaje mi się, że jest wybór ogromny, bardzo fajne mają czapki, też szaliki, dodatki typu na przykład, wiecie, jakieś gumki fajne. Także ogólnie wydaje mi się, że Primark na plus. I pokażę Wam tu moje zamówienie, moje rzeczy, które wpadły do mojego koszyka wczoraj. W ogóle a propos koszyków, nie było koszyków, tylko były torby i niewygodnie się chodziło, ale to już, wiecie, nie takie ważne. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, której nawet nie planowałam, to są te oto świetne buty. Zobaczcie, takie traperki za kostkę. Ogólnie teraz one są dosyć popularne i są w modzie i stwierdziłam, że nie biorę czarnych. Chcę, ja się lubię ubierać na czarno, też biało, więc wydaje mi się, że one bardzo fajnie będą wyglądały. Jak je zobaczyłam, to się w nich po prostu zakochałam, stwierdziłam, że są świetne. I one mają taki lekki jakby obcas i fajnie, powiem Wam, że fajnie wyglądają. Wczoraj je przymierzałam, Mati też, i jesteśmy zadowolone obydwie. Myślę, że Mati będzie mi je podkradała. Buty są całkiem fajnie wykonane, nie wydaje mi się, żeby były słabej jakości, ale zobaczymy.
firmy, zapłaciłam za nie 18 funtów, no i ogólnie wydaje mi się, że takie buty plus wiecie, naprawdę basicowe ubranie plus takie buty robią całą robotę i wyglądacie ciekawie i oryginalnie. Także ja ogólnie na bardzo duży plus. Kolejna rzecz, jaką Wam pokażę, która mi się też bardzo, bardzo podoba, to jest koszulka. Ja ogólnie pojechałam po koszulki, jakieś t-shirty, brakowało mi już koszulek, mówiłam Wam nawet, ostatnio Wam mówiłam we vlogu. I ja w ogóle lubię koszulki z seriali na przykład, które lubię, które oglądałam. Oczywiście potrzebne nam są w szafie, mi są potrzebne basiciki, ale wiecie, bardzo lubię jak koszulka coś przedstawia albo ukazuje osobowość danej osoby, albo pokazuje jej zainteresowania, czy to, co ona lubi. Dlatego jak zobaczyłam tę koszulkę, którą Wam tu pokażę, to no po prostu się zakochałam. Zobaczcie jej kolor. Przede wszystkim jest to koszulka w przepięknym kolorze. Ona jest taka dłuższa, fajna do leggingsów. Mam na nią pomysł właśnie na stylizację z leggingsami i tymi oto butami. Będzie to naprawdę sztosik. I to jest Stranger Things, tak jak widzicie, koszulka kolorowa, wyrazista z ekipą z serialu. No, wydaje mi się, że jest też bardzo twarzowy kolor, taki fioletowy. I za tę koszulkę, widzicie, one są zawsze trochę droższe, te koszulki, jeśli macie logo, nie wiem, Disneya, właśnie z jakiegoś serialu, czy Gra o Tron, tak jak mam tutaj właśnie, co one są zazwyczaj droższe. To jest oversize, czyli taki rozmiar, wiecie, dla każdego i kosztowała 8 funtów. I powiem Wam, że chyba to jest moja ulubiona koszulka ze wszystkich, które tutaj Wam pokażę. Wiem też, że w Polsce, w Warszawie otworzył się Primark, także bardzo się też cieszę. Ja pochodzę spod Warszawy, więc też bardzo fajnie, bo jak będę w Polsce, to z chęcią zajrzę do Primarka i zobaczę, czy różni się od tego, który my tutaj mamy w Anglii. Dobra, kolejna rzecz to jest po prostu szaliczek. Wybrałam sobie taki, widzicie, długi szalik w kolorze ekri, który będzie mi pasował do każdej kurtki, do skórki, do płaszczyka, dlatego się zdecydowałam go kupić i on był w cenie 5 funtów. Właśnie Primark jest fajny do takich basiców, jak widzicie, czyli takich rzeczy jak koszulki na ramionczka, koszulki krótkie, właśnie takie szaliczki. Bardzo sobie to cenię. Tu kolejna koszulka. Ona była w ogóle bardzo niedroga, ale też lubię koszulki, które są wyraziste i przy twarzy bardzo fajnie wyglądają. I zobaczcie, tutaj mam koszulkę z arbuzem, z arbuzami ogólnie i czy ona nie wygląda wesoło, czy ona tak nie rozwesela w sezonie, że tak powiem, jesiennym, według mnie bardzo. Ona była niedroga, kosztowała 2,70. Kupiłam ją w rozmiarze większym, żeby była taka wygodna, szeroka, kupiłam ją w rozmiarze 10-12, bo nie chciałam właśnie, żeby ona była dopasowana. No dobra, więc widzieliście drugą moją koszulkę. I następna rzecz, którą Wam pokażę, to też jest koszulka, też z tych tańszych koszulek Primarku i to jest taka zielona, jesienna, w serek tym razem, basicowa właśnie koszulka, normalna, nic to o niej więcej nie można powiedzieć, rozmiar SK i kosztowała 2,5 funta. Mamy tutaj rozmiar też większy 10-12, żeby ona fajnie, wiecie, leżała. Ja lubię sobie tak włożyć górę takiej koszulki w dżinsy i to też fajnie wygląda. I następna rzecz to jest bluza. Bardzo mi się spodobał jej kolor. Musztardowa bluza, która jest naprawdę bardzo fajna. Też wygodna, ma być szeroka, troszkę jesienna. I co ona tutaj ma? Bonjour Paris, rozmiar M. Bo chciałam właśnie, żeby była taka szersza. Bluzy w ogóle lubię, jak są szerokie, duże, takie wiecie, no bo jak są mniejsze i te wszystkie mniejsze poddawałam Matysi niedawno. Także zdecydowanie takie. Z kapturem, aha, jeszcze powiem Wam, ile ona kosztowała, ale w ogóle jest bardzo mięciutka, 7 funtów, także ta bluza była bardzo tania. Następna rzecz, która tutaj wpadła, to są spodnie. Zastanawiałam się, bo w ogóle za bardzo spodni teraz nie potrzebuję, ale spodobały mi się te spodnie właśnie w vintage stylu. I tutaj wybrałam spodnie vintage, właśnie się nazywają, z takiej kolekcji. Zobaczcie sobie, możecie sobie zobaczyć, jakbyście takich szukali. I te spodnie są z odrobinę wyższym stanem, ale już zdecydowanie mają mieć szersze nogawki. Nie mają mieć zwężanych, a tu są tak zwyczajnie obcięte i one się będą oczywiście tutaj trochę siepały. Spodnie mają bardzo fajny kolor. Brakowało w mojej szafie takich spodni w kolorze szarym. A ten styl vintage też mi się właśnie z takimi szarymi spodniami lekko tu przytartymi kojarzy. Z szerszymi albo podwiniętymi też nogawkami. Nie mierzyłam ich w ogóle, więc jestem sama ciekawa, tak jak Wy, jak one będą wyglądały, ale na pewno Wam pokażę w kolejnych vlogach. Z tyłu mają też, proszę, kieszenie.
Tak one wyglądają i zapłaciłam za nie 15 funtów z tego, co kojarzę, czyli no taka cena, taka normalna cena jak na takie spodnie z sieciówki, bym powiedziała. No i dobra, pokażę Wam jeszcze, co kupiłam, ale to nie jest ubranie. Wcześniej kupowałam wieszaki i płaciłam za 3 wieszaki 3 funty w deręcz, a tutaj były wieszaki 3 funty za 5 sztuk. Więc trochę przepłaciłam w rężu, ale stwierdziłam, że wezmę, bo mi brakowało jeszcze. Brakowało mi 12, kupiłam 10, ze względu na to, że za kolejne musiałabym, no wiecie, 5 kolejnych mieć, a nie wiem, czy mi się zmieszczą do szafy. Jedyne, co się różnią od tych wieszaków, co ja kupiłam, to tu mamy złoto, a ja mam tam dodatki srebra, ale naprawdę mi to totalnie nie przeszkadza. Ważne, żeby ta część była biała, bo to będzie bardziej widać. I za takie 5 wieszaków w Primarku zapłacicie 3 funty, więc naprawdę fajna cena. I tu kolejne wieszaczki, bo kupiłam ich 10. I ostatnia rzecz, jaką Wam pokażę właśnie z Primarka, to jest koszulka. Tak jak mówię, po koszulki jechałam. I to jest koszulka z Friendsów. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest ona taka z tych krótszych troszkę koszulek, ale nie przesadnie. Jest biała z zielono-czerwonym napisem Central Park. Kojarzy mi się z Friendsami i stwierdziłam, że ją sobie wezmę. Bardzo fajnie wygląda. I ta koszulka kosztowała mnie 6 funtów. I to są wszystkie rzeczy, jakie kupiłam. Jak widzicie, trochę tych rzeczy jest. Mam nadzieję, że taki haul zakupowy troszeczkę z wzięcia Was też do sklepu z nami, pokazania, co wybrałam dla dziewczynek, że Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić po sobie jakiś ślad, łapeczkę w górę. To zawsze wspiera mój kanał i daje mi motywację do nagrywania kolejnych filmów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was. I tak jak mówię, napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie takie filmy, właśnie haule zakupowe, pokazywania to, co jest w sklepach. Jak tak, to będę więcej takich filmów nagrywała. Dajcie znać, trzymajcie się ciepło, buziaki i pa!